Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie i zapraszam na wydanie programu Open Night. No tak, dzisiaj troszkę inna sceneria. Tak jak już przypominałam, dziś wielki dzień metamorfozy w stylu seks w Wielkim Mieście. No i właśnie w takim nowojorskim mieszkaniu się dziś znajdujemy. Nowy Jork przeniósł się do Poznania. I moi goście z firmy Deco Culture z Poznania, pani Anna Felińska, dzień dobry, i Kenia Baras. Ciao. No, dzień dobry, no właśnie. Pani Aniu, czy taki nowojorski klimat łatwo jest przenieść do nas, do Poznania? Łatwo jest wtedy, kiedy człowiek ma otwartą głowę i kiedy właśnie taki chce się poczuć wolny, w sensie wolnego wyboru, jakby odrzucenia z siebie takich właśnie zimowych, starych, takich, nie wiem, trochę naleciałości, znaczy, że coś musimy. Tak naprawdę nie musimy nic, możemy wszystko, na co mamy ochotę. I wtedy myślę, że taki duch tego Nowego Jorku nie będzie, to będzie łatwiej. Wtedy jest łatwiej. Przed programem rozmawiałyśmy sobie o filmie Seks w Wielkim Mieście, o tym, kiedy akcja dzieje się w Abu Dhabi, w Emiratach Arabskich. No i właśnie, czy te kolory z Abu Dhabi, ten właśnie styl Abu Dhabi, ten luksus można przenieść do miasta? Ja myślę, że powinniśmy spróbować. Bo to na co dzień po prostu, nie wiem, spojrzenie sobie taki piękny, nie wiem, błękit, czy jakiś turkus, czy zieleń, wstajemy i jesteśmy gotowi do działania, tak? Jesteśmy gotowi do życia, miejsce, w którym jesteśmy, też pobudza nas do działania. Myślę, że to jest na rzecz wskazane. Tak, o, ciepło, słońce, pomarańcze, myślę, że jak najbardziej. Takie must have, które musi się znaleźć w naszym mieszkaniu właśnie z tego stylu nowojorskiego. Co by to było? Może coś, co znajduje się też u nas, w naszym mieszkanku. Ja myślę, że tak, że na pewno takiego błysku dodaje właśnie szkło i metal. Tu jest na przykład taki troszeczkę jakby właśnie tymi, tak, nie jest taki sztywny, nie jest taki industrialny przez te właśnie, przez kule, przez takie, to tak go troszeczkę jakby zbliża do mieszkania. Właśnie. Designerski, tak, no właśnie. Z tych następnych takich must have, to ja myślę, że jakaś rzecz taka właśnie takiego designu z wysokiej półki lub ją grająca, tak? Coś takiego, to jest istotą rzeczy teraz w tym sezonie w ogóle takie odrodzenie środka XX wieku, tak? Gdzie po prostu teraz jest taki boom kolejny i myślę, że super, bo to jest i funkcjonalne, i designerskie, no i jakieś bliskie nam, takie i wygodne, tak? Więc coś takiego właśnie, jakaś designerska rzecz. Myślę, że otoczenie się sztuką też jest takim, w moim odczuciu, takim otoczeniem się tym, co lubimy. Nie wiem, obrazem, grafiką, plakatem, czymś, co nie wiem, jeżeli lubimy malarstwo, super mieć jakieś takie dzieło, wcale nie musi być najdroższe, tak? Ale to jest, mi się dodaje takiego mocnego charakteru mieszkania. Charakteru mieszkania, no właśnie też o tym myślę. Fajne poduszki i te poduszki, myślę, są takim symbolem też seksu w Wielkim Mieście, bo jak pojawiamy się w mieszkaniu głównej bohaterki, Carrie Bradshaw, tam właśnie zawsze królują te fajne, kolorowe poduchy i one też u nas się znajdują w różnych, najróżniejszych kolorach. Ale super też pomysł zauważyłam z tymi lampkami, takimi drobnymi elementami, ale one we wspaniały sposób również nadają nastrój temu naszemu dzisiejszemu miejscu, w którym się znajdujemy. Co jeszcze? Dlaczego te wielkie lampy się też tu pojawiły? No to jest takie właśnie, to jest takie odniesienie trochę może do Abu Dhabi, trochę do tego koloru, trochę do tego, że takie czasem w mieście jest nam trudno o światło. To znaczy, jeżeli mamy takie mieszkanie, gratulacje i super. To jest, już mówię, sukces, tak? Ale jeżeli nie, to wtedy takie rzeczy dodają nam takiego właśnie, takiego trochę, no, takiego ożywienia, słońca, nie wiem, zachodu słońca, czasami jeżeli na przykład jest pomarańczowy dziś żyrandą, tak? Takie odniesienia i takie bardzo, światło po prostu gra bardzo dużą rolę w mieszkaniu i myślę, że przez to można sobie tak poszaleć z takimi różnymi kolorowymi lampionikami. Oczywiście styl seksu w Wielkim Mieście to jest styl taki na bogato, tak? Gdzie mamy luksusowe, eleganckie rzeczy, ale czy jakimś takim minimalnym nakładem finansowym również możemy uzyskać taki fajny efekt? A ja myślę, że to jest właśnie taki, że generalnie rzecz biorąc właśnie ten taki właśnie nowojorski feeling to jest otwarcie się. Czyli właśnie, otwórzmy się na kolor, otwórzmy się na światło, tak? I to koszta nie są wielkie, jeżeli mamy właśnie takim, ja ciągle mówię o otwartej głowie, ale to jest mega ważne przy jakiejkolwiek zmianie. Jeżeli chcemy zmiany, najpierw się otwieramy, tak? Najpierw właśnie robimy, nie wiem, właśnie kolor, światło,
coś usuwamy, o, robimy sobie przestrzeń i miejsce. Chyba to nie jest trudno, to nie jest drogie, tak? Nie jest drogie. Musimy mieć też trochę, myślę, zmysłu takiego artystycznego, żeby faktycznie. No i tutaj z pomocą przychodzi oczywiście nam dekokator i tam możemy zawsze zaglądać. Teraz pytanie do Kenii, a zapytam Kenię o to, no właśnie, bo dziś nasze bohaterki w filmu Seks w Wielkim Mieście będą oczywiście wybierać się na koktajl party. I teraz pytanie, jak takie koktajl party prosto z Nowego Jorku stworzyć u nas w Poznaniu? Obviously the girls from Sex and the City love to go out and usually to the cocktail parties. How to make the cocktail party here in Poznan? Well, if you mean making it in your own house, I mean how to exactly. Dress the table, how to prepare for it. A good idea is to find a theme. Teraz właśnie to, o czym mówi Kenia, to, że bardzo dobry pomysł, żeby znaleźć temat. Wtedy, kiedy przyrządzamy przyjęcie, znajdźmy jakiś ciekawy temat i właśnie pod ten temat dekorujmy nasz dom. Yes, that way it kind of simplifies your work. You know, if you're gonna have a Mexican cocktail party. Na przykład meksykańskie cocktail party. But then you go on the internet, you find a few cocktails made out of tequila and you choose your alcohol. The kind of alcohol that can be used in the same three or four drinks. Kind of save you money and simplifies your work. Czyli tutaj Kenia radzi do tego, żeby oczywiście zajrzeć do internetu, tam wpisać meksykańskie koktajl party, meksykańskie jedzenie, koktajle i wtedy możemy na przykład skorzystać z jednego alkoholu, może to być tequila w tym przypadku, i zrobić kilka drinków właśnie z tequili. Exactly. When it comes to the decoration, it's very easy because the table will, well, you don't set the table the same way as you do it for a dinner party. You're not sitting down to eat. You're standing up and that's very interesting. No właśnie, o tym mówi Kenia, że to nie jest czas wtedy, żeby przygotować kolację. Wtedy nasi goście przychodzą i przygotowujemy tylko dla nich takie drobne przekąski i w tym momencie nie siadamy wszyscy do stołu, tylko możemy do tego stołu podchodzić i oczywiście częstować się tymi przekąskami. Well, exactly. You will prepare your finger food, as you call. You can do it one day or two days before. You can order from the bakery or some restaurants. You can simplify. It doesn't cost much. Two, three, four trays full with sweet ones and savory ones, salty ones. Czyli i słodkie, i takie kwaśne, wszystkie przekąski. What about the stuff for the men and the women, like you said before? Yeah, let me just finish about the table. When after you have your tray set up, some your kind of drinks you're going to be serving and all that, and you have small plates and napkins, since it's finger food. The decoration, when it comes to decoration, if it's women's, well, you go for the soft colors. You go for the nice feminine colors. You go for pillows, a lot of candles. Let me just translate that. Tak jak Kenia powiedziała, jeśli jesteśmy kobietą, to w tym momencie ładnie, w sposób ładny, dekoracyjny przystrajamy nasze wnętrze fajnymi, ciekawymi, być może teraz pastelowymi kolorami, bo mamy wiosnę, fajnymi świecami, właśnie poduszkami, tak jak my to dzisiaj zrobiliśmy u nas. Yes, and when it comes to mixed parties, when men will be present, you kind of tone down the colors, just choose more darker colors, you know, mix and match. Like we will do when we have a regular, we invite people at our place and we don't, we try to make everybody comfortable, so a little bit for everybody. Czyli jeśli chodzi o te męskie przyjęcia, to oczywiście nie ma tyle tych kolorów pastelowych, nie ma tylu tych świec, mężczyźni raczej zawsze to, co jest na stole, to jest chyba najważniejsze, prawda, Pani Aniu? Nie zwracają aż takiej uwagi, jeśli chodzi o dekoracje. Myślę, że liczą na rękę kobiety. No właśnie, kobiety. No właśnie, przepiękne miejsce, w którym my się jeszcze dzisiaj znajdujemy. I na koniec takie pytanie, jak przenieść ten taki nowojorski styl do nas? Co powinno znaleźć się w naszych domach? Powinno znaleźć się dużo przestrzeni, światła, które jeżeli właśnie mówię, jakby nie jest ono nam dane, no to możemy sobie stworzyć to. Myślę, że jasne kolory to też są taką troszeczkę takim synonimem nowojorskiego wnętrza, tak? Jest jasno i przestrzennie. Do tego można sobie, nie wiem, myślę, że trochę kontrastowo też, tak? Nie wiem, ciężki mebel, jasna ściana, jasna sofa,
Ja myślę, że przede wszystkim przestrzeń. Mhm. Przestrzeń właśnie, tak jak mówiłam, sztuka, jakiś taki znaczek designerski, to chyba jest to. Jeśli mamy pomysły, ale dalej szukamy inspiracji, gdzie można znaleźć Deco Culture? Deco Culture znajduje się w Poznaniu na ulicy Garbary, między ulicą Wielką a Woźną, niedaleko Starego Rynku. I tam oczywiście znajduje się pani Ania Felińska, która na pewno z przyjemnością wszystkim doradzi, jeśli pojawią się u drzwi. Drodzy Państwo, tak właśnie wygląda nasze nowojorskie mieszkanie, do którego niedługo zawitają cztery przepiękne panie, które wygrały właśnie nasz konkurs Metamorfozy w stylu Seks w Wielkim Mieście. A ja teraz zapraszam Was na krótką przerwę muzyczną i już za chwilę z kolei udam się do naszego studia barmańskiego, gdzie nasz barman, pan Darek, będzie przygotowywał koktajle dla naszych dziewczyn.